Tak, Tam, miło gdzie mi, były że. te pajajunki, to No. zbieraliśmy pajęczynkę. To były tam drzwi, do którego jeszcze żaden z naszych kluczy nie pasował. A zebrałeś już, rozumiem, teraz klucz, tak? Tak, zabrałem klucz. No. I jest to klucz do obserwatorium. Obserwatorium mi się kojarzy z czymś, co jest usytuowane na samej górze. Więc idę, jestem już przy dziurce, więc ci powiem, czy warto, czy nie. Tak. Tak. Ale ja nie wiem nadal, gdzie to jest, no ale dobra, miło. Jak zastanawiam. Czekaj, mam kaccenkę, dobra, cisza teraz. Madame? Karowaja? Aha, to jest ta wiedźma, dobra, czekaj. Madame Clairvoyant. Laura, you have finally made it here. Yes, unfortunately, the witch's power is overwhelming mine. I am using the last of my strength to maintain my ghost farm, to convey this message to you. It's like I'm chasing my own tail with her. I don't know if there's an end to any of her games. Do not fear. The only reason you have made it this far is because the witch designed her game to be fair. That is the price she has to pay. She gambles with her own life and wealth to gain this immense power. In the end, her own cockiness will be her undoing. Never let her consume you, and you will defeat her. But how? I'm no evil witch. You aren't evil, but you wield immense power with that staff. In a sense, you are a witch, Laura. Beatrice, or the witch controlling her body, was once human before she sold her soul to the demons. Right now, it appears that you are the only one who remains that can put an end to her madness. Then how can I confront her? Will she ever show herself to me? I doubt that. She wants you to give up. Don't wait for her to appear. Take the fight to her. The room you are in has an enchanted chair. By lying down on it, you enter a state of astral projection. In that state, you can transfer your consciousness and travel across the astral plane. That is where you will invade the witch's mind. That seems very dangerous. It is. Which is why you have to protect yourself with a charm. I am sensing a very powerful object close by. A dream catcher. It shall protect against demons who will try to hijack your mind in your defenseless state. All right. A dream catcher. I think I know what those look like. I'll know it when I see it. That's not all. You will also have to align the zodiac clock in this room to be able to see the coordinates. Otherwise, jak tam? You won't be able to find your way to the witch's mind. You will be lost in the astral plane for eternity. Do you know how to align it? Unfortunately, I do not know the correct combination. Maybe you can find something about it in the bookshelves. I'll see what I can do. Be careful, Laura. Do not attempt astral projection without the correct coordinates and protection from demons. Ah. I would love to aid you, but my power is fading. I must leave you now. Good luck, Laura. Goodbye.
Goodbye, madame. Dobrze, ja jestem. O kuźwa. Się nagadała, ona też duchem, nie? Mhm. Czytam sobie dziennik Lary. Problem, nie wiem, czy odnotowałeś, jest w tym, że niestety będziemy mieć zodiakalną zagadkę. Zegar z zodiakami trzeba będzie jakoś ustawić. I tak czytam sobie ten journal Lary. Mhm. I tak, przede wszystkim będziemy musieli wejść w jakiś trans do tego łóżka, ale żeby to zrobić, musimy po pierwsze zdobyć łapacz snów, który nas będzie chronił od demonów w trakcie tego spania, w trakcie walki, w trakcie tego transu z nią. Mhm. A drugie to musimy ustawić właśnie ten zodiac clock. Mhm. Align it to the witch's mind. Not quite sure what is it mean. Some perhaps books. Perhaps mhm. some of the books in the observatory have information. Czyli rozumiesz, że to są jakieś książki, tak? Są to jakieś książki? Są. No, czekaj, zbiera. No. O Boże. Jest, czekaj, a ja są... O matko! Ile czytania. Dobra. Czekaj, ja najpierw sobie rozglądam się po wszystkim, bo to naprawdę, jak już widzę zegar ze znakami zodiaku. No ale zanim w ten trans, tą walkę, to ja bym chciała Artura uratować. Trzeba go odczarować przecież. Chociaż jeden, no bo widać, że no. ona nie przeżyła. Tamten no. też, nie? A gdzie jest... ten Artur w ogóle? A może jak my mamy ten pierścień, mamy kielich, bo jakieś rzeczy trzeba było do odczarowania go, tak? Tak, tak, ale było jakieś miejsce, w którym można by było to składować? Nie wiem, może po prostu do niego wrócić. Chodź, może jeszcze wrócimy się do niego. No, tylko, bo ja wiem, bo jak ja też zobaczyłam, zobaczyłam te książki? Strony. No to jest jakaś paranoja. Tak. Ja nie... nie, to ja chcę do Artura. A wrócimy się do Artura. Ja pierdziele, jakieś planety, jakieś... A przez tą lunetę próbowałeś coś zerknąć? Czekaj, jeszcze tylko zobaczę przez lunetę, da się? Da się, ona patrzy. Gwiazda leci jakaś. Jaka? Da się to zestrzelić? Poczekaj. Ej, mam coś? Gdzie jest nasz staw? No jest jakaś gwiazdka, ale ja wiem. A my nie mamy celownika? Nie, nie, chyba to tego nie było. A co to tam na dole świeci? Na dole jest jakiś portal, tak? Tak, ale to my mamy chyba to zestrzelić, Grzesiek, a my nie mamy celownika. Naprawdę? A skąd mamy wziąć celownik? No tak, to jest do zestrzelenia, ewidentnie. Nie ma tu nigdzie celownika? Serio? Poczekaj. Ile my mamy sekretów w ogóle? 3 na 4. No nie mamy rzeczywiście. Słuchaj, a co to tutaj jest w tym? Z tej gablotce. Jezus, ja już 3 książki podniosłam. Wiem, ja też. Ja nie chcę nawet ich czytać, bo mnie zaraz potarga coś. Nie mam do tego siły. A to co to jest? Jakiś globus? A to takie, no? takie... Chodź jeszcze do Donalda, chodź. No pójdę do Donalda, ale... O, jeszcze jest jakiś papirus, czekaj, a ten papirus podniosłeś? Czekaj, primary page found. Pokaż to bestiariuszu. No jest coś, poczekaj. When the sun sets off 31 grudnia? Grudnia czy nie? Nie wiem, nie patrzę. Nie. Próbuję tutaj. Oktober coś. To co to jest? August. Nigdy nie pamiętam tych 4 ostatnich miesięcy. Też nie. January, February, March, April, May, June, July, August i te 4 ostatnie miesiące. November, oktober, nie, December. December to jest grudzień. Tak? No, może. December to jest grudzień. Powiem ci, dobra, że... mniejsza z tym. No jestem przy kaczorze, ale nic się nie dzieje. Thanks for the perfect playground. A weź tam poszpuń jeszcze, bo tam był jeden sekret do zdobycia, którego żeśmy nie zdobyli. Zobacz po tym pokoju kaczora. For the witches. It makes for the perfect playground for witches. Gain unlimited power under a single rule. Your playthings must be allowed to exit your playground from where they have entered after they have collected 4 items of pure gold.
To jest do odczarowania Donalda! Co? 4 złote itemy. Ile mamy tych itemów? O matko, ja chcę Donalda. Golden Rose, Golden Goblet i Golden Ring. Jednej rzeczy do odczarowania Donalda nam brakuje. Czyli jakieś jeszcze coś... Szukaj przy Donaldzie, bo u niego nie znaleźliśmy nic. Może u niego będzie. Come rain, come wind. I tu jest inkantacja, żeby go odczarować. To tak. Fajnie by było, no. Ale dobra, to jest na razie nasz. A gdzie jest Donald? Bo ja nie pamiętam. Gdzie mam iść? No myślę, że no niżej troszkę jest. Znaczy niżej piętro, ale na tym... Mam przejść przez pokój z bilardem chyba tam, tak? Było czekaj, takie? To można szafę przesunąć. Obok Donalda. Okej. Nawet jest na podłodze takie jakieś brudy. Mhm. No i co tu jest? Ale przecisk. Ja dobrze mówię, że przez bilard mam przejść? Nie. Nie. Zejdź po prostu tylko piętro niżej. No ja znalazłem piętro niżej. No to niżej. Co? No i? No i to będzie obok na przykład... To jest ten taki men's guest room. Men's guest room. Tak musi być. Dobra, to ja sobie przejdę przez po prostu pokój bilardowy, bo tu było takie czołgane. Tak? Aha, to jest zamknięte. Nie, to nie to. Okay. To nie ten kierunek. No tak, tak, to ten kierunek, bo tutaj było, czołgaliśmy się i wyszliśmy tam od strony Donalda właśnie, była cutscenka, bla, bla, bla. Ale że... czyli myśmy sobie jakiś skrót otworzyli, tak? Tylko, że to jest zamknięte teraz, tą kratkę. Tak, wiem, widzę, że jest zamknięta, przechodzić. Tak. Męs, coś tam mówisz, tak? No. Nie wiem, nie widzę tego na razie. Mam szukać takiego jest! Opisu. I teraz się otworzyła, to jest taka fiolka, znaczy taka, jak się nazywa, taka do wódki. To takie, menzurka? Nie no wiem. Tak, nie menzurka, piersiówka? Tylko piersióweczka, o! No sorry, ale ja nie widzę tego pokoju. No to jest na tym niżej piętrze, no nie? Jak... No ale ja nie mam niczego tutaj takiego. Musisz nie ma mieć. Nigdzie opisanego męs coś tam. Są po prostu pokoje pootwierane i nie ma żadnego napisu nigdzie. Więc nie wiem. Tu? Women's guest rooms. Nie. Women's czy men's? Nie, men's. No to nie, to tu jest women's. No to ciul, to ja nie wiem. Czekaj. Nie mam pojęcia. Czekaj, bo cutscenkę mam, przepraszam. Czekaj. Come, come. Remember your form. The graceful form you used to wear. Tear the veil. Show me your fair. Huh? Arthur? Where did he go? Did I fail? No i? Co się stało z Arturem? Wiesz co, no zniknął Artur. Masz ten pokój? Mhm. Coś się otworzyło, tylko gdzie? W łazience. Myśmy przechodzili obok tego sekretu. Pamiętasz? W ogóle w kiblu jest coś, tak? No, no. No z kibla coś wyciąga? Z kibla? Nie. No, na jakąś notatkę z kibla i jakiś motylek złoty, tak? O to co ci chodzi? Co ty gadasz? Nie, to tego nie próbowałem. Nie, no tutaj klatka jest. Ewidentnie... No rzeczywiście, coś tam ma. No bo w kiblu normalnie jest notatka jakaś. No dobra, ale to nie o to chodziło. No to mi się tylko sekret otworzył. No wejdź tam. No to masz sekret, to idź teraz do Donalda. Aha, bo to są sekrety, tak? Tak. Aha. Czyli taki po prostu bonus. No rozumiem, żeby go... A, bo w ogóle ci nie powiedziałam i chyba w sumie widzą też nie. Bo czytałam sobie komentarze i okazuje się, że tu jest chyba 7 zakończeń. Czyli można na przykład nie uratować pewnie tego Artura, nie? Czekaj, czy innych można było uratować? O, czekaj, mam cutscenkę teraz, dobrze, czekaj. Dobrze. No ja już jestem po.
No ale nie ma tej czapeczki, myślałem, że można ją zabrać. No. Jak myślisz może w ogóle? Może myśmy go po prostu tą inkantacją, może myśmy go odesłali w jakieś już bezpieczne miejsce, cholera wie. A jaki masz teraz w ogóle pomysł, żebyśmy... No chcę zobaczyć, co to jest ten pierścień w ogóle. Gdzie on jest? Jaki pierścień? Victoria's Token. Gdzie ty masz pierścień? Dear Lara, with this decree, I acknowledge you as the sole victor of tonight's mystery game. You have unraveled all mysteries that this mansion has shrouded. To fulfill my part of the promise, you have been granted a token as a proof of your indisputable victory. You are now the sole successor. Widzisz tutaj. A gdzie jesteś teraz? W jej pamiętniku? Tak. Ale które? Nie. Czy w książce? W żadnej. Ten token sobie czytam. I mamy czapkę. Mamy, ja też właśnie mam tą czapkę, teraz miałem ci to powiedzieć. Tylko wiesz co, chciałem jeszcze zobaczyć, bo jakby tak wspomniałaś o tych zakończeniach. Jak wejdziesz w jej journal, nie? I przedostatnia notatka z takim motylkiem, Dear Lara, nie? Masz to może? Mm-hmm, i tutaj jest tak, it seems that you have two choices, nie? Że czyli masz dwa wybory. Tak, albo po Beatrice posłuchać i dać jej grać dalej. Albo po prostu zaryzykować i co ta Cariviera gada. Co zaproponowała, tak. A my wybraliśmy tą, co chyba Cariviera, bo nie poszliśmy, żeby keep playing, czy było? Listen, co Beatrice gra na fortepianie? No chyba nie. A czekaj, a jeszcze horrible, jeszcze jest dalej jakaś notatka. My lady's it has been killed, okej. Okay. Czyli moja pani została zabita. Znalazł, jakby Charles znalazł ciało w domku przy basenie. Pytanie, mamy iść do domku przy basenie? Może jest jakaś podpowiedź, nie wiem o co chodzi. Możemy pójść zobaczyć, wiesz. Tylko kurde, to jest ten portal żółty, nie wiem o co chodzi z tym portalem na razie. Your behavior is concerning, Izawa, nie jest ono, she jokes quite a bit about using black magic and summoning demons. Aha, i że goście znikają. Idziemy jeszcze w domek przy basenie, tak? Masz taki... No bo ja bym chciała zestrzelić tą gwiazdę, która leci. Tą magią, zatrzymać ją, albo w ogóle, wiesz. No tak. A jak to zrobić, jak my nie mamy tego? Jesteśmy, ale... no sprawdziliśmy, że potrzebny jest celownik. Tylko tak, ja sobie zrobię fotkę. Najpierw tak, tego tu. No. Dobra. No bo to foty trzeba porobić, bo widzicie, ona tego nie zbiera, tylko... To za każdym razem musimy podejść do tego. Jo. A jeszcze ten scroll, ja tego nie wziąłem, okej. Okay. No ale to w scrollu jest to, do czego doszliśmy, więc spoko. No i ten, a to, co to jest w ogóle? To jest jakiś portal swego rodzaju? Nie. No i teraz tak. No. A jak w ogóle działa ten clock? Tutaj widzę, że chyba trzeba... Pokaż mi to. Na podstawie... A jeszcze tych... czekaj. To chyba tak, pokaż. A, to się przekręca. Aha, okej. Okay. Czyli w jaki sposób? No te diamenty, jak naciśniesz różowy, to zegar się przekręci. No dobra, a te diamenty tam przy gwiazdach to pewnie będą się pojawiać, rozumiem, ale te znaki, tak? Tak. Mhm. Dobrze. Tylko teraz najważniejsza kwestia. O rany boskie. Czekaj, Zodiac Associations, Citrine, aha, no bo tak, bo generalnie to akurat wiem, bo sama mam kamień, który noszę, szlachetny. Każdy kamień każdemu znakowi Zodiaku jest jakby przypisany. Bardziej ta, w cudzysłowie, magia, energia tego kamienia działa, kiedy ten kamień jest bardziej tytułowany jakby tobie, wiesz, twojemu znakowi, Zodiakowi. No i pytanie, o jaki znak Zodiaku teraz chodzi w ogóle? Czego my, jej znak Zodiaku? Skąd mamy wiedzieć na przykład?
Nie wiem, o jaki znak zodiaku chodzi. Bo to są horoskopy. Czytam sobie te teraz. Wszystko spoko, tylko nadal co, tutaj nie wiem, jest, o jaki znak zodiaku chodzi. Przy tej takiej mapie jest półka z takimi, z kolejną książką, która mówi o jakby diary jakieś tutaj. I tutaj jest o Zodiac Clock and Constellation. My very expression. Nie mogę tak za bardzo rozczytać. Masz to? Taki pamiętnik. Dzień 1038 i dzień 1406. Nie wiem, czy tutaj jest coś, taka wzmianka na przykład o tym. Ale gdzie ty to masz? Pokaż mi. No, przy półka przy mapie takiej. Mapa to jest tam, no i co? No, weź tą półkę. Aha, jest... tu. A czekaj, tu ja chyba nie szukałam, albo szukałam. Nie czytam. Czekaj. No właśnie, czekaj. No. Curse this word for planning, my beloved Beatrice, with this. It's been nearly 3 years. I'm not even close to comfort. To chyba jej ojciec, tak? Tutaj, no nie? Pisze. Mm-hmm. No, użył grimoire'a, aha. No. No tak, i aby zsumonować zodiak apparatus, no. The summoning prize was my very expensive bright stone, okay. A co to takie podkreślone tu jest? Reverse summon. I should be able to reverse summon, czyli odwrócić summon. My bright stone using the apparatus. No. I cannot risk breaking anything. Not right now. No ale my to zrobimy. Dalej nie wiem, jaki znak zodiaku. Może gdzieś tu jest jakiś. A mam binoklo, czy nie? Binoklo? Oczywiście, że nie. No to jest akurat książka, a to są planety jeszcze tutaj. Moon rock. Kamień księżycowy. Kamień księżycowy jest tutaj. Patrzę, jakie tutaj są rzeczy, które mogłyby nam wskazywać, o jaki znak chodzi, wiesz? Słońce, księżyc. A gdzieś jest jakikolwiek znak zodiaku? Właśnie, czy cokolwiek, jakaś zmianka jakimkolwiek? Zmianka o jakimkolwiek, który mielibyśmy stworzyć, bo nie ma problemu. Ja mogę stworzyć znak zodiaku, ale jaki? A może... A tu, Netherworld. To nie. A to było to taka, co mogliśmy tego kaczora. Jeszcze raz przejrzę te notatki, bo czy był tutaj jakiś znak, bo nie wiem czemu, ale ciągle mi się wydaje, że gdzieś był jakiś znak. Bestiariusz. Znaczy ja to mówię bestiariusz, ale to nie jest bestiariusz. Bo ja tu kojarzę, że był jakiś, ale no, tutaj nie znalazłam. To. Ale zobaczę jeszcze, gdzieś jakiś mi się, chyba że już mi się gry pieprzą. Pokaż mi jej journal. Wiesz, bo na przykład, jeżeli to miałby być Wenus, to dlaczego Wenus, tak? Jeżeli to miałby być Mars, to dlaczego Mars? Jeżeli miałby być Merkury, to dlaczego Merkury? O to mi się rozchodzi, bo my możemy sobie ułożyć, pobawić się w układanie, ale dlaczego? Kiedy ona się urodziła? Była wzmianka? Tutaj są daty urodzeń danego z horoskopu. Kiedy ona się urodziła?
Gdzie ty to masz? Jeszcze nie doszedłem jeszcze do tego części. Przy tej tablicy, przy zegarze jest tablica z znakami zodiaku i jest biblioteczka, nie? No i są daty urodzenia, od kiedy do kiedy jest jaki znak zodiaku. Pytanie. Kiedy się laska urodziła? Była o tym mowa? Na razie nie widzę żadnych dat. Przeglądam to. No są, tam gdzie masz te kamienie. Tam, gdzie tak, ale ty kamienie... mówisz teraz, ja jestem w jej książce i w dzienniku. O tym mówisz. No, tu przeglądam, ale no nie. W sensie w tym dzienniku Lary jestem. Tak, ja też właśnie. Tam była tylko ten 31 oktober w sumie. Czekaj, bo było przed chwilą, to mówiliśmy o tym 31 oktoberze. A pokaż mi to, dobra, poczekaj. To nie była co prawda data urodzenia, ale o czymś była mowa. Oktober. Między 23 a 21 november. No to byłby Skorpion, ale wątpię, że to o to chodzi. Nie ma tutaj... Skorpion. No pokaż mi to. A skorpion jest. Skorpion to by było Mars. To by była 8. Można było spróbować to ułożyć, nie wiem. Mars, mówisz? Aha, bo to jest... Mars. A Skorpion to w ogóle jaki ma znak... Jaki jest znak zodiaku Skorpiona? Skorpion, znaczy musisz sobie zobaczyć teraz na tej takiej w gablotce, bo ja tu mam zdjęcie i jak to powinno być ułożone. A jak Skorpion po angielsku, to jak jest? Skorpio, po prostu. Skorpio. Znaczy takie N. I, tak, ale Skorpio, podchodzisz pod tą tablicę, tam gdzie jest taki wielki, tam gdzie są kryształy nie przy zegarze, i regał po lewej i masz rozpisane Chapter 7. I są rozpisane konstelacje gwiazd dla danego znaku zodiaku. I na przykład pod Skorpiona podchodzi Pluto, czyli i tu jest w nawiasie Mars. I to jest liczba 8. I powiedzmy, że 8 taka konstelacja gwiazd miałaby być ułożona. Nie wiem, czy ty to widzisz. Czekaj, może to ta półka, nie wiem, która to była półka. Może ta. Nie przez zegarze w każdym razie. Może to. 8. Nie wiem. Aha, takie coś. Nie wiem. W ogóle nie wiem jeszcze, jak to działa. No ja mam takie coś, tylko że to w jakąś taką dziwną stronę mi to... Nie wiem nawet, jak mam to układać, wiesz? No udało się. Co? Pojawiła się taka chmurka czerwona. No ale to jak ty to ustawiłeś, bo ja nie wiem. No bo kazałaś ustawić Skorpiona i Marsa. Ale ja myślałam, że jedno zależało... Ja myślałam, że to zależało jedno od drugiego. Nie. A potem tą konstelację 8, bo to wyszło tam... No i pojawiła się taka jakaś dziwna, czerwona chmurka. No i kładę się na kozetkę, pierdziele. No to ja nie wiem, ja cię podziwiam, bo ja nie rozumiem. No ale jak to, robiłem jak tak, to jak... Nie, bo robiłem tak, jak ty mówiłaś. No ale to ja nie wiem, jak ty... Skąd wiedziałeś, jak obkręcić zegar? No bo... Boże... Dobra, poczekaj. Ja sobie to zaraz znajdę. Skorpio to jest M. A zginąłem. A co się otworzyło i co zrobiłeś? Masz ten złapacz snów, czy co masz? A nie, zginąłem! Ej, pokazałem fajnie, jak umiera. Nie, to było źle. Zrobiłem skorpiona. No skorpionka, to jest taka M-ka dziwna, no nie? No dobra, i co się stało w ogóle? Co się stało? Rzeczywiście, tak pojawiła się taka w boczku, w dolnym prawym rogu, taka chmurka czerwona i tyle. Widocznie, no i wziąłem na kozetkę, siadam i ginę, więc jakby to nie jest to. Czyli Mars, chyba że poczekaj, bo ja może Wenus dałem. Nie, dałem Marsa. Hmm.
Marsa dałem, tak? Tak. I dałem Marsa i dałem, co mówiłaś, Skorpiona, tak? Mhm. Skorpion to jest takie... To zdanie. Align the zodiac clock. Align to in it to the witch's mind. Do jej umysłu. To jest podpowiedź na to, jaki to ma być znak zodiaku w tej książce. Align. Co to znaczy align? Zaraz sobie wpiszę. Bo w sumie znamy tą historię. Align. No ale nadal, nadal jakby nie mamy tego... A to on, słuchaj, a ten... Witch's... Jak go się nazywa? Ten celownik, on się ma tutaj dziś pojawić? Czy jaki czwart? Nie, on tam... nie, my musimy najpierw to zrobić, bo się coś otworzy i zdobędziemy. Zresztą nawet ten ojciec w tych notatkach tutaj napisał, co zebraliśmy tutaj w tej jednym z regałów, że jego najcenniejszy skarb, czytaliśmy to. No tak. Jego najcenniejszy skarb się otworzy, jak my rozwiążemy tutaj tą zagadkę. Tylko, poczekaj, witch's mind. Co miał na myśli? Co miał Dopasuj to do rodzaju wiedźmy. Zodiak jest dopasowany do rodzaju, do jej umysłu. No co może być? Jak mamy to? Właśnie jak mamy to dopasować? Ja nie mam informacji, skąd mam wiedzieć, z czego ona jest? Patrzę sobie tutaj na te... W ogóle... No Wenus, ona jest kobietą, no nie o to chodzi. A wiesz, jak nie wiesz? Może tak. Merkury? Merkury to w ogóle wygląda jak krzyżyk taki, wiesz o co chodzi, Pluto. A czekaj, ja mam to, co to jest? Ja to zdobyłem. Co masz? Projection Coordinates. Projection Coordination jakieś. No to zdobyłeś coś. No mam coś, ale gdzie ja mam później to dać? Mój Boże. No to dawaj, rób to co mówiłaś. A jedzę. No bo mówiłaś to, dobrze mówiłaś, no. Dawaj Marsa i dawaj Skorpiona. Klikaj tam. Dobra, muszę sobie teraz zdjęcie zobaczyć, jak jest ten skorpion pieprzony, bo nie wiem. No ale po co mi to? Skorpion to jest MK, a Mars? Mars to jest... miał być? Tak, miał być Mars. To jest takie, wiesz, kółeczko z krzyżykiem. A no to ja mam. No i dobrze. No to mam, no nie... i... No. Czekaj, i teraz jeszcze te, ale to odczytać. A z drugiej strony musi być te takie... Tak, tylko czekaj, muszę sobie to zdjęcie zobaczyć. Ale gdzie moglibyśmy dać ten projektor jakiś? Mam na odwrót jeszcze raz, tak. No on mówił o tej swojej gablotce. Swojej gablotce? A gdzie on miał jego? Że tu zdobędziesz coś, co można dać do gablotki. No mamy coś czerwonego, tak? No mamy. Co to jest? Pokaż to. Projector Coordinates. No to ja bym chciała tego użyć w jego gablotce. Tutaj była ta taka gablotka, coś do położenia takiego czerwonego, ale nie wiem, czy to jest to. Na zewnątrz piętro niżej, nie wiem, czy to tam. Czyli tutaj stąd wychodzimy, tak? No na razie wychodzę i to zobaczyć tam do niego. A nie kojarzę jego roomu. Albo na przykład ułożyć coś jeszcze, nie wiem. Gdzie to można było położyć? No bo tam było ewidentnie, że jak to zrobimy, to że w jego gablocie jakby będzie jakieś coś zdobędziemy. No ewidentnie, było jego priceless, coś tam. Nie kojarzę po prostu miejsca, w którym mielibyśmy to wtrynić. No nie da się tutaj tego wsadzić. Czyli to jeszcze nie jest to, musimy zdobyć coś jeszcze. Tutaj co były jego te takie kamienie szlachetne, no jest coś jeszcze do wsadzenia właśnie. Bright Stone od William Goldsmith. I on tam napisał w notatce, że jak to ułożymy jak należy, to zdobędziemy, jakby będzie można to do tej gabloty włożyć i użyć. A może po tej walce tutaj, jak wejdziemy w ten portal, czy nie? Coś zdobędziemy jeszcze? Nie? Jak chcesz, to wchodź, ale ja się jeszcze pomęczę. Bo z tym, żeśmy akurat trafili, z tą datą, bo to była data, ale to była data niepodporządkowana. To była data tak walnięta w notatniku. Ale jeszcze nie mamy jakby zodiaku podporządkowanemu wiedźmie, Beatrice. To było na podstawie daty 31 oktobra, które wyczytaliśmy w notatkach, ale nie ma to żadnego związku jakby z naszą wiedźmą.
O to mi się rozchodzi. No tak, wiem, o co ci chodzi. No to co, to by trzeba było jeszcze coś ustawić, tak? W tym tym. No tak myślę. I dostalibyśmy kolejną chmurkę jakąś może i wtedy by się połączyło. Może tak? Może tak to działa. Patrzę, przeszukuję jeszcze raz to, co to jest do tych drzwi. Tu była ofiara. Muszę zamknąć drzwi, nie? Ja myślałam, że Samuel wraca.